Hej, cześć, czas na update. Powoli dobiegają prace końcowe odnośnie mojego najnowszego szkolenia, jak legalnie wynajmować dom w UK. Tak jak widać za mną, czy to się odwrócę. Fall Prevention to jest jeden z przykładowych modułów. Ja tutaj przeskoczę. Zobacz, jest tutaj bardzo fajne, ciekawe rzeczy. Wymagania prawne, gas safety, fire safety, electrical, smoke, certyfikaty energetyczne, tenancy, deposit protection, poradnik how to rent, sprawdzenie statusu imigracyjnego. No jest tego sporo, dużo praktycznych rzeczy, między innymi właśnie fall prevention. Właśnie skończyłem dopiero co nagrywać pół godziny praktycznej wiedzy. Praktycznie wszystko, co potrzebujesz wiedzieć odnośnie tego, aby móc legalnie wynajmować w UK. Bardzo mało osób porusza ten temat. Wcale się nie dziwię, ponieważ research do tego szkolenia, do tych modułów trwał miesiące. To jest ogrom wiedzy, ale uwierz mi, warto, ponieważ znam landlordów, którzy mieli różne historie, między innymi jak pożar na nieruchomości, czy po prostu ktoś im nagle zmarł w nieruchomości, nie? I zachęcam do tego, żeby po prostu działać zgodnie z prawem, bo można się niestety zdziwić, nie? Jest naprawdę dużo tych pułapek na landlordów i z tego, co zauważyłem, będzie coraz gorzej, nie? Niestety. I pod względem tym takim prawnym i również finansowym. Tutaj jeszcze dodam, że jest fajny bardzo wywiad z doświadczonym inwestorem Piotrem Zawalichem. Ja tu tylko na szybko pokażę, jakbyś był takimi rzeczami zainteresowanymi, to możesz wejść na moją stronę Sala Consulting i jest tu specjalna strona informacyjna, jak legalnie wynajmować dom w UK. I również Piotr obiecał dla osób, które wezmą udział w tym szkoleniu, 10% zniżki na jego specjalistyczne szkolenia, czyli z HHSRS oraz SAS-ów. SAS-y to już tak dla bardziej zaawansowanych inwestorów. Bardzo fajne, nadal trwa jeszcze pracę. Tutaj niby pisze, że powinienem skończyć 16, ale ci, co mnie znają, to wiedzą, że moja sytuacja życiowa uległa diametralnej różnicy i nie ma szans, żebym utrzymał ten termin. Powiem tyle, że wszystkim dziękuję za życzenia, szczególnie tym osobom, które mi bezpośrednio wysłały. Takie coś jest naprawdę miłe. Ja jeszcze dodam, że powoli się zaczynamy rozkręcać, będą bardzo fajne wywiady i już w ten poniedziałek, 21 września, będzie Artur Jabłoński. Ci, co nie znają, to powiem, że Artur specjalizuje się w reklamach na Facebooku. Jest to kolejny temat, który chcę poruszyć, aby twój biznes jakikolwiek dostał po prostu kopa, nie? I ja reklamy na Facebooku omawiam szczegółowo tutaj, jak widzimy na mojej platformie szkoleniowej. Jest to jeden z modułów, w którym uczę na moim szkoleniu z dochodów pasywnych oraz biznesu online. Tutaj poświęciłem na to, zaraz się tu załączy, zobaczymy ile. Tak, 20 minut, to jest takie wprowadzenie, ale Artur, powiem, jest specem, jest znany ogólnie w Polsce, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych osobistości względem reklam na Facebooku i jak się kogokolwiek zapytasz, jakiegokolwiek marketera w Polsce, kogo by polecić od reklam, to ci każdy powie, że to jest Artur, nie? I mało tego, Artur obiecał, że będzie jednym z ekspertów moich szkoleń, nie? Tak jak tu widzisz, jak robię jakieś szkolenia, to nie jest tak, że ja pokazuję wiedzę, bo ja jestem tam ekspertem wielkim. Nie, ja bardzo często nawiązuję jakieś fajne alianse. W przypadku, jak legalnie wynajmować dom w UK, to mam tutaj Piotra Zawalicha. Trwają rozmowy jeszcze z kolejnymi osobami, które się będą chciały podzielić tą wiedzą, ponieważ moim celem jest dostarczyć po prostu jak najlepszą wiedzę, nie? Tutaj dodam, że w przypadku szkoleń z inwestowania w nieruchomości również mam fajne alianse, gdzie eksperci się dzielą swoją wiedzą. Tutaj pokażę na szybko, niech się załaduje ta strona. Strasznie dzwoniła, widać, nie jest zoptymalizowana. Zobacz, ile tu mam ekspertów od kredytów, z księgowości, od prawnego punktu widzenia, homestagingu, od deal sourcingu, czy od
mądrego zarządzania remontami, więc bardzo się cieszę. W poniedziałek już będzie specjalny live. Również poprosiłem Artura o to, żeby przygotował dla naszych biednych rodaków w Polsce jakąś specjalną zniżkę na swoje specjalistyczne szkolenia, więc zachęcam. Będzie można zadawać pytania. Ja powiem tak, że jestem uczestnikiem szkoleń Artura i naprawdę jest to kopalnia wiedzy. Zachęcam. Powiem tak, że to będzie w poniedziałek. Włączę tutaj już kalendarz. Jak nagrywam, to jest środa 16. Z Arturem będziemy online 21 września o godzinie 19 czasu angielskiego, jeżeli dobrze pamiętam. I naprawdę będzie to prawdziwe mięcho pod względem tego, jak robić skuteczne reklamy na Facebooku. Zresztą nie ukrywajmy, Artur jest ekspertem, ma firmę z przychodami już tam z kilkoma zerami i jest polecany przez wielu marketerów w Polsce. Więc mam nadzieję, że rodacy w Anglii też się przekonają, że warto reklamować się na Facebooku, bo są naprawdę przeogromne możliwości rozwoju biznesu pod tym względem, aby móc właśnie dotrzeć do swoim, ze swoim produktem już do konkretnego klienta. Jeżeli w życiu nie słyszałeś o takim czymś jak remarketing, no to tym bardziej musisz być na tym live, bo będzie naprawdę prawdziwe mięcho. Więc ja dziękuję za wysłuchanie. Ja tu wracam teraz do montażu. Kończę właśnie tutaj fall prevention. Skończyłem te najważniejsze, najgorsze moduły związane z prawem. Zostały mi tylko jeszcze przykładowe dokumenty, podsumowanie tego modułu oraz narzędzia wspomagające landlorda. Zauważyłem, że wielu szkoleniowców po prostu tego nie robię, więc tutaj będzie naprawdę fajne takie narzędzie. Chodzi o to, żeby pokazać tobie, żeby dać taki full pack, że jak to dostaniesz, to po prostu będziesz już wszystko wiedział, co trzeba zrobić, gdzie się zarejestrować, co pobrać, jakie dokumenty przedstawić. No, wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby móc działać skutecznie. Tym bardziej, że idą ciekawe czasy, więc warto się przygotować na zakupy nieruchomości za jakiś czas, nie? Bo będziemy mieli niedługo wzrost bezrobocia najprawdopodobniej, no chyba, że nagle coś się stanie bardzo fajnego i gospodarka się będzie rozwijać. Zobaczymy, idą ciekawe czasy, zobaczymy jak to będzie. Ale to już będzie w innym nagraniu i ja już dziękuję tutaj tobie i cześć, do zobaczenia.